Witam serdecznie Państwa. Zapraszam do obejrzenia kalendarza kulturalnego przygotowanego przez telewizję Teletop Sudety. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj w dniu święta dzieci. Dzień dziecka jest celebrowany w całej Polsce. Jest to święto, w której uczestniczą całe rodziny. Szczególnie fajną imprezą jest impreza, która odbywa się w Srebrnej Górze. Tam wiele niespodzianek, włącznie z przejażdżkami konnymi, z warsztatami dla dzieci, ale myślę, że w całej Polsce dzieci się bawią doskonale, a ja z mojej strony życzę im wszystkiego, co najlepsze i cudownych wakacji. A już od jutrzejszego dnia w Świdnicy odbywać się będzie Święto Miasta. Dni Świdnicy, trzydniowa impreza, ale o tym więcej dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury. Proszę Państwa, zapraszamy już od piątku. Zaczynamy Gryfiadą w Rynku. Wspaniała impreza organizowana przez Młodzieżowy Dom Kultury przy wsparciu Świdnickiego Ośrodka Kultury. Potem chwila przerwy i zapraszamy na taki koncert charytatywny. Będziemy tutaj grać i śpiewać na rzecz schroniska dla bezdomnych kobiet. Wspaniała akcja, serdecznie zapraszam. Piękne wydarzenie i muzyczne, i również wspaniała akcja charytatywna. Od godziny 19 zapraszamy na teren Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie odbędzie się część koncertowa. Zagra Roy Bennett Group, wystąpią młodzi ludzie, którzy brali udział w warsztatach hip-hopowych, następnie zespół Fairy Tale Show i gwiazda wieczoru, czyli zespół Hej, charyzmatyczna wokalistka Kasia Nosowska. Mam nadzieję, że przypadnie ten zespół Państwu do gustu. I kolejny dzień zapraszamy na Święto Dzika w Rynku od godziny 12. Mnóstwo stoisk, mnóstwo atrakcji, wspaniałe stoiska edukacyjne, a oprócz tego występy tutaj u nas na scenie. Wystąpią nasze zespoły lokalne, czyli Krąg i Jubilat, będzie szkoła muzyczna, będzie pokaz zumby, będzie pokaz wokalny młodzieży z gminy Świdnica i gwiazda tej części Dni Świdnicy, czyli Majka Jeżowska, artystka znana i lubiana nie tylko przez najmłodszych. Zapraszamy na teren Osiru. Wystąpią trzy gitary, czyli coś z klasyki polskiego rocka. Covery popularnego zespołu Czerwone Gitary. Następnie zespół Electric Roosters. Klimaty bardziej folkowe, bardziej country. I gwiazda wieczoru, czyli zespół Blue Cafe. Z kolei niedziela. Do rynku zapraszamy na giełdę staroci, która odbywa się tutaj co miesiąc. I z kolei na terenie Osiru odbędzie się piknik sportowy między godziną 11 a 15. Gry i zabawy organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Część koncertowa tego dnia od godziny 16. Od godziny 16 zagra zespół The Black, a o godzinie 17 zespół Piękni i Młodzi. Coś lekkiego, coś wesołego. Zapraszamy serdecznie. Część koncertowa na Osirze jest odpłatna. W piątek będzie to 5 zł, w sobotę 3 zł i niedziela 2 zł. Serdecznie zapraszamy. Dodam jeszcze, że obowiązuje karta dużej rodziny, także rodziny mają spore zniżki. Dzieci do lat 12 z rodzicami wchodzą bezpłatnie. Mamy nadzieję, że tegoroczna propozycja przypadnie Państwu do gustu i będziemy się wspólnie fajnie bawić. Pyszna Polska to impreza dla koneserów dobrego jedzenia. Imprezę wymyśliła Magda Glessler i zaprasza do Wrocławia. W tym samym dniu trwa impreza cykliczna odbywająca się na wrocławskim rynku Europa na Widelcu. Można będzie smakować potraw z całej Europy. Serdecznie Państwa zapraszam do Wrocławia, do hali Tysiąclecia oraz na rynek wrocławski. A w sobotę zapraszam serdecznie Państwa do Bolkowa. Tam odbywać się będzie ekologiczny piknik, podczas którego między innymi budować będą rodzice wraz z dziećmi makietę zamku Bolków.
niedzielę chciałabym serdecznie Państwa zaprosić do świdnickiego rynku. Tam tradycyjnie odbywać się będzie giełda staroci. A wieczorem zapraszam do kościoła pokoju na kolejny koncert organowy. Tym razem usłyszymy duet. Duet mezzosopran i organy. To będzie Marcjanna Myrlak, mezzosopranistka oraz organistka Bogna Nowowiejska-Bielawska, wnuczka kompozytora Feliksa Nowowiejskiego, którego imienia jest to festiwal. Osoba zajmująca się głównie wykonywaniem twórczości dziadka, promowaniem tej twórczości, także jest to też niezwykła okazja usłyszeć w prostej linii potomka wielkiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. To będzie koncert 4 czerwca o godzinie 18.30 w Kościele Pokoju w Świdnicy, a następnie w przyszłym tygodniu, 11 czerwca, duet skrzypce i organy. Maksymilian Grzesiak, skrzypek z Warszawy, oraz Maciej Bator, świdnicki organista, wykonają między innymi utwór Wizja Feliksa Nowowiejskiego, a także pierwszą i drugą część sonaty Griga na skrzypce i fortepian, w transkrypcji na skrzypce i organy. To także o 18.30. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny. Bardzo serdecznie zapraszam. Wszystkie szczegóły dotyczące koncertów znajdziemy na stronie internetowej www.horda-auxit.pl oraz na fanpage'u Fundacji i Festiwalu na Facebooku. Serdecznie zapraszam. Kolejny tydzień przyniesie nam imprezę Okiem Młodych. To festiwal filmu dokumentalnego, który cieszy się już dużym powodzeniem, ale o tym opowie nam Bożena Kuźma ze Świdnickiego Ośrodka Kultury. Proszę Państwa, kiedy w 2008 roku powołaliśmy do życia festiwal filmów tworzonych przez młodzież Okiem Młodych, nie przypuszczałam, że zajdziemy tak daleko. A dziś, chwilę przed jubileuszową edycją, mamy na koncie nominację do nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dla najlepszego krajowego wydarzenia filmowego. Odwiedzili nas znakomici reżyserzy, m.in. Jacek Bławut, Paweł Łoziński czy Roman Gutek. Laureaci naszego festiwalu walczą o Oscary i wygrywają na największych imprezach filmowych świata. Bardzo się cieszę, że udało nam się tak rozwinąć. To także dzięki Państwu, wspaniałej świdnickiej publiczności. Bądźcie z nami od 7 do 11 czerwca. A czeka na Was moc atrakcji filmowych, pokazy w teatrze, pokaz plenerowy w rynku, filmy wirtualnej rzeczywistości na dworcu PKP i wiele, wiele innych wydarzeń. Ale chciałabym zwrócić jeszcze uwagę na 3 takie perełeczki. Ukłon w stronę seniorów. Kochani, Was nie może u nas zabraknąć. 2 pokazy. W środę o 15.30 Ostatnie Tango i w piątek o 15.00 Nie opuszczaj mi. Znakomite filmy. Wstęp wolny, pamiętajcie. Film otwarcia w środę o 19.00 zatytułowany Szwedzka teoria miłości. Perełeczka. I kochani, na zakończenie w niedzielę o godzinie 17.00 zapraszam na film reżysera, uwaga, Krzysztofa Kieślowskiego, znakomitego naszego polskiego reżysera, który nakręcił film zatytułowany Nie wiem, a wiecie o kim? O naszym zakładzie, świdnickim zakładzie o reniferze. Słuchajcie, godzina 17.00. Zwracam się tutaj też szczególnie do pracowników renifera. Przyjdźcie z łezką w oku, myślę, że będziemy wspominać. Nie może Was zabraknąć, wstęp wolny. Zwracam się tutaj do wnuków, tych, którzy mają komputery. Niech swoim babciom, dziadkom przekażą program na stronie internetowej www.okiemlody.pl. Są ulotki, ale tak jeszcze tam na tej stronie są szczegóły. Oczywiście na stronie Świdnickiego Ośrodka Kultury. Wspomnę jeszcze tylko, że organizatorami jest Świdnicki Ośrodek Kultury i Wrocławska Fundacja Filmowa. Buźka, czekam na Was. Do zobaczenia. Pa! Wszystkich spacerujących po świdnickim rynku chciałabym zaprosić do Galerii Fotografii. Tam można podziwiać wystawę prac Roberta Jaworskiego. Proszę Państwa, ponieważ spotykamy się w dniu Święta Dziecka, mam dla Państwa miłą niespodziankę. Księgarnia Matras zaprasza
do siebie i tutaj dla wszystkich, którzy zechcą kupić książki dla dzieci, specjalny rabat 20%. Serdecznie Państwa zapraszam na wszystkie imprezy. Weekend zapowiada się bardzo słonecznie. Jeszcze raz zapraszam do księgarni Matras. Żegnając się z Państwem, życzę wszystkiego dobrego i zapraszam już za tydzień.